Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Wcale się nie dziwię, że Piotr i Jan biegli do grobu Jezusa. Zważywszy, jakie cuda widzieli, jakie nadzieje w nim pokładali, jego bolesna śmierć musiała być dla nich szokiem. I choć pewnie kołatały im w głowie jakieś jego zapowiedzi, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, pewnie nie bardzo wiedzieli, jak mają je rozumieć. A tu taka wieść. Grób Jezusa jest pusty. Czyżby te jego zapowiedzi można było traktować dosłownie, jako powstanie z grobu? Musieli to jak najszybciej sprawdzić. Do nas, jak do apostołów, też czasem niektóre słowa Jezusa nie trafiają. Niby je znamy, ale nie odkryliśmy, jakie mają dla nas konsekwencje. Obyśmy dotknięci Bożą łaską, jak Jan w pustym grobie Jezusa, naprawdę uwierzyli. Bo samo kręcenie się w towarzystwie Jezusa to za mało.